Cześć, witam was na kanale, gdzie sprawdzamy, czy w ogóle to fajne, testując klocki alternatywne do klocków Lego. I można by powiedzieć, że choć z niejednego pieca kloce budowałem, tak nigdy nie myślałem, że będę naprawdę budował klocki, które robi się w piecu. Zapraszam was na recenzję Brick Trick. Brick Trick. Akurat to jest seria, która pojawiła się tylko i wyłącznie w Biedronce i nakład jest limitowany, więc warto się pośpieszyć, jeżeli to wam już się teraz podoba, bez mojego testu. Natomiast co warto zaznaczyć, firma Trefl wypuściła właśnie taką serię z prawdziwych cegieł. Tych zestawów jest naprawdę dużo. No i co tutaj mogę powiedzieć, jestem zainteresowany. Postanowiłem je sprawdzić, jak prezentują się prawdziwe cegły. Z gwoli ścisłości mi od dawna już kusiło, by kiedyś na tym kanale przetestować cegły. Wszak cegły po angielsku to brick, a brick to również klocek po angielsku, więc kiedyś miałem taki kaprys, a przetestujemy sobie tu cegły. Nie myślałem jednak, że do tego czasu wyjdą klocki z prawdziwych cegieł. Moi drodzy, otwórzmy, zobaczmy, jak to się prezentuje. Ja ze swojej strony na starcie muszę wam powiedzieć, że pudło jest naprawdę ciężkie, ale ciężko się dziwić, skoro zawiera ono prawdziwe cegły. Co znajdziemy tutaj w środku? Ponad 300 cegieł, akcesoria w zestawie, 100% naturalnej cegły i zabawa na wiele godzin. Ja mam kilka zmartwień i nie jest im absolutnie to, że jak to zbudujemy, jak to rozmontujemy i tak dalej, to się będzie trzymać kupy. To jest wszystko klejone na klej, który gdy wrzucimy sobie do wody, zamoczymy go, to się rozkleja, więc jest to zabawka wielokrotnego użytku, więc tutaj byłbym spokojny. Tutaj mamy zaprezentowane dwie opcje i mówię, pudełko naprawdę jest potężne, jest duże i jest ciężkie. Jakie jeszcze były do wyboru warianty? Spójrzcie, latarnia morska, o, to by miał plus 2 do oceny na starcie, jak wiecie. Moi drodzy, z tyłu jakaś instrukcja, dobra, nie traćmy czasu, ja jestem naprawdę ciekaw, co znajdziemy tutaj w środku, więc czekajcie, pudełko już otwieramy. Powiem wam szczerze, ja otwierając to pudełko mam już wrażenie produktu premium. W sensie wiecie, no, w świecie alternatyw do Lego, do klocków w ogóle, to nie mamy zazwyczaj jakiegoś rozpieszczenia, jeżeli chodzi o jakość produktu. Tu już i to opakowanie swoją wagą i w ogóle, wiecie, jakość kartonu powoduje, że mamy już na starcie poczucie, że mamy produkt premium w ręku. I wiecie, ciężko się dziwić, bo Trefl oczywiście jest dobrą firmą, oni te puzzle wszystko robią naprawdę świetnej jakości, ale spójrzcie, tutaj również nawet wykończenie tego pudełka w środku budzi spoko efekt, potwierdzając ten efekt premium jak dla mnie. Ja już widzę dla niego jakieś wykorzystanie fajne, no, na przykład jako tło do zdjęć z Lego, więc tutaj jakość tego jest jak najbardziej ok i samej jakości opakowania i papierowych kartolików bym się nie bał. Co znajdujemy w środku? Jest ten worek, który robi wagę, oczywiście go sobie otworzymy zaraz. Są podstawki pod figurki, jest i instrukcja i jest, dobra, dużo tego jest. Brick Trick, spójrzcie, z drugiej strony również. Kurczę, nawet na ścianie jak dla mnie mogłoby stanąć i tutaj coś na tym ustawiać, nie? Mówię, póki co jest wrażenie produktu premium. Figurki wyglądają tak i jest to chyba to, co Trefl umie najbardziej, czyli dobre wykonanie kartonowe z bardzo ładną jakością na druku, z odpowiednią grubością, także o to akurat się nie bałem absolutnie. Podstawka, którą musimy sobie tu nakleić, wygląda w ten sposób. Boli mnie trochę to zgięcie, mam nadzieję, że ono po naklejeniu, no właśnie, bo to wygląda tak, że naklejamy to na bardzo grubą tekturę. Ja mam nadzieję, że po naklejeniu tego zgięcia nie będzie widać. No to przetestujemy. Żeby nie było, mamy jeszcze drugie do naklejenia. A co to jest? To możemy chyba sobie z drugiej strony nakleić? Chyba tak. Tak jest. To możemy sobie z drugiej strony nakleić. Czyli mamy faktycznie dwie opcje. To się jak najbardziej ceni. I jest również instrukcja tutaj, jak widzimy, w ten sposób zaprezentowana. Jakość papieru jak najbardziej dobra. Mamy tutaj, widzimy, tłumaczenia. Czy wiesz, że zawartość zestawu Brick Trick, co warto wiedzieć, jak to działa, jak się rozkleja, znaczenie ikon. No i moi drodzy, sama instrukcja. Dodatkowo opcje zabawy. Fajnie. Ja się czuję dopieszczony przez tą instrukcję na starcie. W sensie wiadomości jest tu dużo. Nie czuję się, że wiecie, to jest tylko masz obrazek i proszę. Jak się to klei? Proszę, tak jest to pokazane. Minimalne obawy mam, czy instrukcja jest wystarczająca i ładnie pokazana. W sensie ładnie, czytelnie pokazana, bo tak na szybko mam troszkę wrażenie, że mogę mieć małe problemy, ale zaraz, moi drodzy, to oczywiście zweryfikujemy budując. Jest instrukcja, co jest też fajne, bo wiecie, nie musieli, mogli dać cegły i powiedzieć, masz, buduj sobie Just Imagine. Doceniam oczywiście, że jest instrukcja, ok. Moi drodzy, natomiast co znajdziemy w tym głównym opakowaniu? No tutaj znajdziemy wszystkie elementy do budowy. Są i drewniane elementy, jakość oczywiście sprawdzamy.
No giętki, ale chyba też taki ma być. Ale nie, w sensie nie taki, wiecie, nie złamałbym go, wiecie, dmuchnięciem. Jest klej, tubeczka kleju. Od razu uspokajam tych, którzy się martwią, że skorzystacie z tubki kleju i nie będzie już możliwości dobrania. Nie, jest możliwość dobrania, do kupienia samych tubek. Także to nie jest tak, że potem będziecie stratni. I są, i moi drodzy, cegły. I to są, kurde, prawdziwe cegły. To są prawdziwe cegły. Jeden rodzaj, drugi rodzaj. Tutaj takie małe wykończenie. Jeszcze to jest ceglane wykończenie. Nie wiem, moi drodzy, jest prawdziwa cegła. Spójrzcie, ile różnych rodzajów prawdziwych cegieł. Aha, bo to są skosy, to są różne ich rozmiary i różne kształty bardziej. No i moi drodzy, jeszcze do posypania taka trawka. Przyznam wam się szczerze, jestem naprawdę zaciekawiony. Ja jeszcze jedną rzecz muszę tylko zrobić. I się bardzo boję o to moje tutaj tło białe. Ono może nie skończyć białe po tym teście. Czekajcie. No kurczę, prawdziwa cegła. Również z jej wadami, w sensie. To taka chyba kreda? Ugryzłem to. Że jakie złe uczucie. W sensie nie to, że produkt jest zły, złe uczucie. I to troszkę brudzi. I to mnie troszkę boli. No okej, okay, będę was prosił o chwilkę. No i po zbudowaniu projekt zamek prezentuje się w taki oto sposób. Mamy tutaj również kilka, jak widzicie, akcesoriów, którymi możemy go uzupełnić. Natomiast o nich zaraz. Jak mi się to budowało, powiem wam szczerze, że nie do końca wiem, bo nie ja to budowałem. Ale spokojnie, zanim podniesiecie łuki, miecze i kopie w moją stronę, wiedzcie, że podchodzę do tych klocków poważnie, niczym średniowieczni wojacy do Bogu Rodzicy. Nie ja to budowałem, ale zrobiłem bardzo fajny manewr, moi drodzy. Otóż stwierdziłem, że skoro mamy takie klocki, może warto dać jej osobie, która nigdy praktycznie z klocków nie budowała, a tym bardziej takich. Powierzyłem więc budowanie mojej dziewczynie, o dziwo się zgodziła. Wiedzieć musicie jedną rzecz, że ona do klocków średnio podchodzi. Mianowicie kiedyś je bardzo lubiła, ale mało budowała, a dziś jej lubienie klocków jest wprost proporcjonalne do ilości, jakich je posiadam. To znaczy, im więcej kupuję klocków, ja tym jej zainteresowanie i lubialność klocków spada. No niestety, jeżeli to się wala po całym domu, tak jest. Więc moi drodzy, w gwoli ścisłości budowała to osoba, która ma lekką wręcz awersję już do klocków. I jakie były jej wrażenia? Bo oczywiście ogromny wywiad zrobiłem, a nad jej budowaniem też siedziałem i się przyglądałem. Powiem wam szczerze, jej się generalnie podobało. Nie użyła słowa może relaksujące, ale powiedziała, że absolutnie nie frustrowało jej to budowanie, a to była moja pierwsza obawa przy budowie tych klocków, gdy je tylko zobaczyłem, że to po prostu może być nudne, że to po prostu może być monotonne i tu się możemy po prostu przy tym budowaniu troszkę nudzić, bo wiecie, no nie oszukujmy się, to nie jest budowanie z klocków, tu się poza kładzeniem cegły na cegłę praktycznie nic nie dzieje. Tak jak jednak mówię, ona powiedziała, tutaj było spoko, tu się nic nie działo takiego, bo ona się nudziła, wręcz powiedziała, no fajnie spędziłam ten czas. Także argument, że będziemy się przy tym nudzić, jest odrzucony. Jak wyglądał też sam proces budowy? Spytałem ją, co cię najbardziej denerwowało przy budowie, co cię frustrowało. I ona powiedziała, że była tylko i wyłącznie właściwie jedna rzecz, która tutaj ją nie tylko denerwowała, ale wręcz jej trochę nie szła, a mianowicie są te drewienka nimi. Przede wszystkim tutaj trefl chce, byśmy cieli je nożyczkami. My to robiliśmy i powiem szczerze, jeżeli macie coś ostrzejszego i rodziców przy sobie, radziłbym jednak używać czegoś innego. Po prostu średnio to drewienko się tnie. Nie wiem, czy jest za grube. Nożyczki mam naprawdę ostre, ale po prostu ono momentami potrafiło się szczępić, krzywo uciąć, nie do końca z tym cięciem drewna jej szło i ona powiedziała, że to właściwie jest jedyna rzecz, którą ją tu denerwuje. Wpadliśmy na pomysł, że faktycznie lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby jednak trefl dawał nam tutaj docięte już na wymiar te drewienka. Taka jest moja prywatna opinia. Jeżeli chodzi o same cegły, tutaj również był trochę mój lęk, gdy zobaczyłem opakowanie, ponieważ nawet na opakowaniu konstrukcje nie są nie wiadomo jak proste i mówię, kurczę, skoro nawet na opakowaniu, skoro nawet producent nie potrafił 100% równo wybudować tej konstrukcji, no to jak mi to pójdzie? Okazało się, że wcale nie poszło mi tutaj gorzej, a właściwie mojej dziewczynie, to znaczy oczywiście jest krzywo, ale musimy brać, prawda, wgląd na to, że tutaj tak będzie. To są jednak cegły. To nie są klocuszki cięte, wiecie, od metra, od maszyny, plastik tego nie wytłacza, to są prawdziwe cegły. I z tym tutaj wiąże się kolejny minusik, mianowicie, niektóre cegiełki były niestety ukruszone. Oczywiście, no to są, mówię, naturalne cegły, więc to jest też naturalne, tak się dzieje, tym bardziej gdy one latają. Jednakże po zbudowaniu to też nie jest tak moim zdaniem widoczne, a wręcz momentami wręcz ginie, no jednak to jest ten średniowieczny zamek. Mój jednak większy zarzut jest taki, że spójrzcie, to po prostu brudzi. To po prostu brudzi. Tu mam akurat lepszą cegiełkę. Tu mam akurat, ale spójrzcie, to brudzi mocno na biało. Dodatkowo, cegiełki były rozsypane w opakowaniu i pełno jest tutaj takich elemencików małych, prawda, rozkruszonych cegieł.
A to powoduje, że po prostu zabawa tymi klockami nie jest tak czysta, nie jest tak estetyczna jak Lego. Oczywiście, co do zasady, one nie są Lego, prawda? Bo wiecie, nie zbudujemy autka, nie zbudujemy nie wiadomo statku kosmicznego, którym się będziemy bawić, latać. I moim zdaniem sprowadza się to też do tego, że po prostu to wygląda fajnie, ale na zasadzie, wiecie, stania na półce. Buduje się to przyjemnie, buduje się to spoko, ale po zbudowaniu raczej mniejszą tu widzę możliwość zabawy, bo nawet mówię, gdzieś tu bawiąc się, ocieramy się. O, i widzicie, już jestem troszkę brudny, więc ładnie wygląda to na półce, szczególnie z tą makietką. Znacznie gorzej by się tym bawiło dosłownie fizycznie. Nawet gdybyśmy chcieli tutaj tego unikać, to gdzieś siłą rzeczy się pobrudzimy i po prostu trzeba brać to pod uwagę. Natomiast jeżeli już sobie taki zamek, jakąkolwiek inną konstrukcję zbudujemy, to moim zdaniem wygląda ona naprawdę spoko. Zbliżoność do tego, jak wyglądało to naprawdę, powoduje, że no po prostu na półce wygląda to ładnie. Nie mamy tu kolorów, wiecie, bajkowych, jak z Lego czy z innych klocków. Jest to po prostu naturalnie i tak jak było. Surowo, średniowiecznie i mi się to jak najbardziej podoba. Minimalnie mniej podobają mi się również tutaj te figurki, które oczywiście, no Treff słynie z zabawek tekturowych, papierowych. Wiecie, możemy sobie w ten sposób zrobić. Gdyby, uważam, były tu prawdziwe, zwykłe figurki, w sensie nawet tak jak żołnierzyki były, no to moi drodzy, znacznie lepiej by to wyglądało niż od takie tekturowe. Bo z jednej strony mam wrażenie, że mamy do czynienia z produktem premium, bardzo dobrze wykonanym z prawdziwej cegły zabawką zamku, a z drugiej jest to dopełnione takimi detalami jak o tekturowe drzewko, twardo oczywiście, ale jednak tekturowe na takiej podstawce. Dodatkowo podstawek jest znacznie mniej niż elementów wytłaczanych, co powoduje, że oczywiście możemy wszystko wytłoczyć, ale będzie to musiało stać dosłownie oparte. Nie mam nic przeciwko takiemu rozwiązaniu, ale jednak uważam, że powinniście być o tym poinformowani. Dodatkowo nie wiem, czy to celowy zabieg, czy nie, ale wbrew pozorom na przykład spójrzcie, ten hipek nie pasuje nam tu na tą wieżę, a hipek Lego by tu wszedł. Zabawne, ale wątpię, by to było robione specjalnie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Spytacie, jak sama spójność konstrukcji. No ja, moi drodzy, teraz naprawdę mocno szarpę, byście nie mieli wątpliwości, spójrzcie, jak tam woda się trzęsie w tle, cały stolik chodzi, naprawdę szarpę mocno, klej trzyma dobrze, klej trzyma porządnie, zaraz sobie zrobimy test samego kleju oraz jego roztapianie, by zobaczyć. Oczywiście, moi drodzy, tutaj nie wszystkie elementy są ze sobą połączone. Na przykład tutaj widzicie, ta wieża stoi całkowicie osobno, właściwie większość elementów tutaj możemy, wszystkie możemy tutaj elementy podnieść, chociaż oczywiście możemy je też przykleić do tej podstawki, czego ja nie robiłem, ponieważ jednak będę jeszcze chciał tworzyć alternatywę tej konstrukcji, ale mógłbym spokojnie tutaj klejem przykleić i pewnie by się to trzymało na tyle dobrze, żeby tutaj nic nam się nie działo. Jak się w ogóle to kleiło, w swoją drogą, takie pytanie, od którego powinien zacząć? No właśnie, moim zdaniem też ta tubka mogłaby być trochę do poprawy, no bo cóż, kilka razy mojej dziewczynie zbyt mocno się nacisnęła ta tubka, gdy próbowała wycisnąć klej, no i klej zalał trochę nie tylko instrukcję, ale i podłogę. W związku z tym ja bardziej posiłkowałem się tak, że do zakrętki wylałem i maczałem delikatnie sobie wykałaczkę i kleiłem, właściwie moja dziewczyna, klocki. Ale pokażę wam jeszcze oczywiście, sprawdźmy, jak działa samo klejenie. Klej bowiem trzyma naprawdę spoko, no tak jak widzieliście, mówię, ja się tu musiałem mocno szarpać. Dobra, może teraz jak z buty, mam nadzieję, że sobie nie zaleję swojego tła, moi drodzy, natomiast trzyma naprawdę spoko. Co ciekawe, on tutaj jest koloru białego, ale później zmienia się w kolor przezroczysty. To jest bardzo fajna opcja i tak jak mówię, trzyma naprawdę mocno, nawet tak, że jesteśmy z moją dziewczyną zainteresowani, by go sobie kupić prywatnie do jakichś innych projektów, bo klei naprawdę fajnie. Zaraz zobaczymy, za ile to zastygnie, natomiast tu mocno musiałem się, znaczy mocno, nie mocno, no wiecie, oczywiście, gdy mocniej szarpiemy, to się odłamie, więc też nie ma cudów, ale jednak wiecie, nie jest, mówię, tak, że palcniecie tak i się coś tutaj odleci, aczkolwiek też wszystko zależy, jakiej ilości kleju użyjecie. No i czekajcie, mam tutaj wodę, wrzucamy, moi drodzy, i cegły są w wodzie i co się dzieje? Czy to już się roztopiło? Jeszcze, moi drodzy, to musi chyba chwilę dłużej pobyć, ale widzicie, jak lecą bąbelki z tego kleju? Przypuszczam, że to faktycznie trzeba zamoczyć na dłużej, bo spójrzcie, nie wiem, na ile są widoczne, nie, no są widoczne w kamerze ładnie, to trzeba zamoczyć na dłużej, żeby ten klej faktycznie puścił i jeszcze nie chce puścić, no to pewnie z minutę, dwie trzeba potrzymać, więc musicie, moi drodzy, te wszystkie klocki rzucić sobie do michy i wtedy nam się to rozklei. Spójrzcie, jak ten klej pięknie odlatuje, w ogóle jak mi palce oblepił, widzicie to? Jaka sztuka! I już się odkleiło. Oczywiście dalej możemy rzucić i jak widzicie, pięknie bąbelkuje, nie wiem, czy to widać, nie, no musi być widać, widać, jak bąbelki lecą, jak ten klej się bąbelkuje, naprawdę wygląda to efektownie, a tutaj ten klej jeszcze nie chycił, ale już, moi drodzy, już go widzicie, tak, nie wiem, czy to było słychać, już odklejając go usłyszałem taki dźwięk, około minuty i wtedy wszystko nam się klei, a to mówię, białe zmienia się w przezroczyste, co jest dodatkowym plusem. Podsumujmy.
Mogłoby się, moi drodzy, wydawać, że ta recenzja składała się głównie z mojego narzekania. Oczywiście, było go tu dużo, ale to dlatego, że tak jak mówię, ja podchodzę bardzo poważnie do tego produktu. Przede wszystkim, moi drodzy, kupując ten produkt, musimy mieć jedną świadomość. To nie będą klocki Lego i myślę, że Trefl o tym wie doskonale. To nie będą klocki, z których zbudujemy sobie samochodzik, samolocik, które możemy sobie rozłożyć wszędzie i budować sobie, wiecie, nawet na przystanku autobusowym. Z kilku powodów. Po pierwsze, mamy tu mocne ograniczenie głównie z tego, że to są po prostu kostki, dosłownie cegły. Po drugie, dlatego, że produkt jest brudzący. No i po trzecie, po prostu tu jest inny zamysł tej konstrukcji. Architektura, budynki, głównie zamki. I moim zdaniem zdecydowanie w te kierunki powinna iść ta seria. Oni posiadają również jakieś komisariaty policji i tak dalej. Moim zdaniem nie do końca spełnia tą swoją rolę, a w zamku już jak najbardziej tak. Jeżeli firma poszłaby w lepsze wykończenia, lepsze drzewka, wiecie, ma prawdziwą trawkę do wysypania. Mamy rycerzy naprawdę tutaj, którzy powinni być żołnierzykami. Drzewka, które powinny być normalne, byłoby naprawdę świetnie. Mam wrażenie, że to ogólnie jest produkt dla, wiecie, nie wiem, bardziej nastolatków, bardziej dla takich entuzjastów klimatów zamkowych, dla kogoś, kto po prostu sobie go skleci, postawi na półce, bo on tam będzie naprawdę ładnie wyglądał. I to nawet myślę, że można śmiało go łączyć z Lego. Zdecydowanie bardziej jako kolekcjonerka dla jakiegoś fana, niż właśnie klocki stricte do zabawy. I osobiście tak bym powiedział. Ktoś zajawiony zamkiem będzie tym produktem, myślę, w niebo wzięty, tym bardziej, biorąc pod uwagę, że możemy tu tworzyć prawdziwe zamki i można również dokupywać nie tylko klej, ale i swobodne cegły i budować te konstrukcje naprawdę w sposób nieograniczony. Myślę, że to nie ostatnie, bo myślę, że jeszcze przyjrzymy się tym klockom i to nie tylko, że ja buduję sobie model alternatywny, myślę, że zrobimy sobie jeszcze test jakiejś większej jakości tych klocków. Myślę, że kto wie, może jeszcze jakiś inny zestaw się u mnie pojawi, bo jestem naprawdę zaintrygowany i trzymam mocno kciuki, by Treflowi ta seria dobrze szła, bo naprawdę jest to no coś bezprecedensowego w historii chyba klocków, prawda? Piszcie mi, sobie o tym sądzicie. Czekam na wasze opinie odnośnie tychże klocków. Ja mówię, będę mi się jeszcze przyglądał, a pamiętajcie, ten zestaw, chociażby teraz, bo on jest chyba w Biedronce przez ograniczony czas, więc jeżeli temu się spodobał, a w gościsłości uważam go za jeden z najlepszych, dlatego wam to mówię, nie? Bo myślę, że to jest jeden z moich ulubionych modelów, jakie widziałem tej firmy i chyba od niego też warto zacząć tą budowę. Jeszcze się nie skleiły, ale już totalnie było ciężko teraz to rozerwać, więc wiecie, jeszcze chwilkę indajby. Dzięki, że byliście dzisiaj. Zostawcie subskrypcję, by nie przegapić przyszłych filmów. No i mam nadzieję, że widzimy się w przyszłości w kolejnych moich, filmikach. Bye!